Dzień dobry, dobry wieczór. Wycinanki prasowe, a tym razem spróbuję troszkę powiedzieć, co powinno rządzić redakcjami, czyli co one powinny robić, żebyście Państwo chcieli kupować i czytać tygodniki opinii. Co tygodniki powinny robić, żeby być czytane, bo są czytane coraz słabiej, i żebyście Państwo chcieli je czytać, czyli co mogą robić redakcje i co Wam polecać. Z jednej strony ja o tym bardzo już wiele mówiłem, pokazując różne błędy prasy, mediów. Część tych błędów niestety jest nie do wyeliminowania z prostego powodu. W prasie brakuje pieniędzy. Źle opłacany dziennikarz, który musi robić na akord, zawsze będzie pisał gorsze teksty, nie będzie znajdował tematów, bo często znalezienie dobrego tematu to jest praca dużo większa niż napisanie samego tekstu i zebranie do niego materiałów. Na to trzeba mieć czas, a tego czasu tragicznie nie ma, a nawet jeżeli jest, to on jest czasem nieopłaconym. Więc z tym niestety niewiele sobie poradzimy, choć jeżeli będziecie Państwo w jakiś sposób dotować, czy to przez kupno, czy inne wspieranie prasy niezależnej, mediów niezależnych, no to zawsze to troszeczkę się może poprawić. Także nie jest tak, że jesteśmy zupełnie bezradni, tylko musi nam się chcieć. Ale jest taka jedna prosta zasada, która myślę sprawia, że jakieś pismo zaczyna budzić zainteresowanie i poszerzać, a nie zawężać kręg odbiorców. To jest bardzo prosta zasada. Ona polega na tym, kiedy czytelnicy zaczynają swoim znajomym, bliskim albo i nieznajomym, osobiście, w mediach społecznościowych, mówić taki prosty tekst. Musisz to przeczytać. Czyli, że uznają, że coś było na tyle interesującego, ciekawego, albo formalnie, albo merytorycznie, a najlepiej i formalnie, i merytorycznie, czyli i świetnie napisane, i dotyczące bardzo ważnej sprawy, czy bardzo ciekawej, czy niezwykłej, czy rzadko spotykanej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zasad może być bardzo wiele. Żeby ktoś się zdecydował na sięgnięcie przez internet albo w kiosku do jakiegoś tytułu. Jeżeli takie rzeczy będą się zdarzały częściej, jeżeli będziemy słyszeć, musisz to przeczytać w Polityce, w Przeglądzie, w Newsweeku, tygodnika powszechnego dzisiaj nie mam, nie doszedł, łącza na trasie między Krakowem a Warszawą prawdopodobnie zalane wodą, to wtedy rośnie w nas podświadoma zupełnie determinacja, żeby w takim razie z tym medium spotykać się częściej. Żeby nie tylko liczyć, że akurat spotkamy życzliwą duszę, która nam powie, musisz to przeczytać, tylko że może skoro tak często zdarzało mi się słyszeć polecenia jakiegoś tytułu, czy jakiegoś miejsca w przestrzeni publicznej, że może w takim razie warto zacząć tam regularnie zaglądać, jak w przypadku internetu, albo regularnie pamiętać, żeby w każdy poniedziałek czy środę w kiosku poprosić też o ten tytuł. I z tym oczywiście jest słabo, bo to też jest tak, że na to wpływ ma to, co wcześniej mówiłem. Słabość finansowa, słabość personalna, w sensie drastyczne ograniczanie liczby dziennikarzy pracujących w redakcjach, przekłada się na to, że tych materiałów musisz to przeczytać jest mało. Czasem wydaje mi się, że w ogóle coraz mniej. No może aż tak źle nie jest. Czy jakieś takie rzeczy są w tym konkretnym tygodniu? Trochę jest. Oczywiście nie każdy musisz przeczytać dotyczy każdego człowieka. Tak, mamy różne swoje zainteresowania. Ktoś, nie wiem, może się pasjonować historią, w związku z tym, nie wiem, będzie czuły na to, że w tygodnikach opinii, a we wszystkich, są jakieś całe działy historyczne, gdzie pokazują się czasem mniej, czasem bardziej ciekawe rzeczy. Dla innych to będzie klasyczna polityka, dla innych sprawy społeczne, a dla innych po prostu ciekawe teksty. Ja akurat mam tak, że interesuje się po trochu wszystkim, w związku z tym nie jest tak, że szukam ciekawych rzeczy wyłącznie w jakichś konkretnych działach. Mam nadzieję spotkać je w każdym dziale od wielkiej polityki po taki nawet dział z Michałkami, gdzie też czasem bywają bardzo fajne i ciekawe rzeczy, które może życia nam nie zmieniają, ale trochę umilają, trochę pozwalają, nie wiem, zabłysnąć w towarzystwie, opowiadając jakąś ciekawą, a nieznaną wcześniej historię. Jest znowu tak, że w tych konkretnych tygodnikach przewagę ma oczywiście wywiad,
który, jak już wielokrotnie mówiłem, jest ważną, ale niestety taką najprostszą metodą zdobywania materiału dziennikarskiego, no bo to jest tak, dowiadujemy się, że jest jakiś pan czy pani X, którzy mają jakąś wiedzę i w takim razie tę wiedzę my skonsumujemy. No ale mimo wszystko lepiej to niż nic, tak? Choć klasyczne dziennikarstwo jednak polega na tym, że sam dziennikarz zbiera z bardzo wielu różnych źródeł, a nie tylko jednego źródła, nie tylko od jednego człowieka, szereg różnych informacji, danych i tak dalej, i tak dalej, i dopiero z tego komponuje jakiś materiał. Nie mówię oczywiście o dziennikarstwie wydarzeniowym, który jest bardziej sprawą takich mediów bardzo szybkich, gdzie po prostu się opisuje to, co zdarzyło się godzinę czy 12 godzin temu i gdzie żadnej wielkiej filozofii nie potrzeba, poza rzetelnością w przedstawieniu faktów, jakie miały miejsce, czy to dotyczy wypadku samochodowego, czy demonstracji, czy jakiejkolwiek innej takiej jednorazowej rzeczy. Czy coś mogę mimo to polecić w tych tygodnikach? Owszem, mogę, choć czasem one się łączą, powiedziałbym. Czasem myślę, że warto by mieć takie the best of w każdym tygodniu i wtedy z tego można by skomponować jeden świetny numer tygodnika. Problem jest taki, że one się dzielą na 3 albo na 4 tytuły, czyli w sumie dość dużo złotych. Choć tygodnik przeciętnie kosztuje około 8 zł, to jest generalnie spory wydatek, gdybyśmy chcieli to razem kupować za każdym razem i mieć jeszcze czas na przeczytanie, na przebrnięcie również przez materiały mniej udane, mniej ciekawe, o tym też trzeba pamiętać, time is money, tak? Natomiast no, 8 to znaczy 32 zł tygodniowo, no, czyli miesięcznie razy 4,5 tygodnia. Spora kasa, może nie dla dzieci kulczyków, ale dla przeciętnego zjadacza chleba pewnie tak. No tak nie będzie dobrze, żeby był jeden taki tygodnik The Best Of, choć mam nadzieję, że ten mój program trochę spełnia tę rolę, bo czasem coś można podczytać na przykład w internecie, czasem wykupić tylko jeden tekst, czasem nawet niektóre z tytułów proponują ileś tam tekstów miesięcznie za darmo, więc jakoś sobie można radzić, niekoniecznie konsumując wszystko, bo tam jest też mnóstwo waty oczywiście. I teraz tak, w polityce jest kolejny z bardzo ciekawych wywiadów Jacka Żakowskiego, tym razem rozmowa z ser profesorem Leszkiem Borysiewiczem. To jest Polak, ale brytyjski wybitny lekarz i wirusolog, który był rektorem Uniwersytetu w Cambridge. No to nie byle co, żeby dojść do takiego poziomu. W jednej z debat Concilium Civitas profesor Borysiewicz zresztą występował jako gość honorowy, więc jeżeli ktoś tę debatę oglądał, to mógł go zapamiętać. A tutaj, no oczywiście, skoro wirusolog, to oczywiście o tym, co przed nami. I to oczywiście nie jest wywiad bardzo optymistyczny, bo generalnie on mówi cały czas o tym, że właściwie my ciągle strasznie mało wiemy na temat COVID-u, ale też co z tego wynika, jakie są dalsze kroki. Mnie ten temat pasjonuje. Choć wiem, że są tacy, co uważają, że żadnego COVID-u nie ma i wszystko wymyślili reptilianie razem z Billem Gatesem. Ale myślę, że oni nie czytają tych tygodników. Natomiast no, tu mamy do czynienia z niewątpliwie ekspertem absolutnej ekstraklasy światowej. Więc już samo to powinno jakby skłonić do przeczytania. Ale ten wywiad byłby jeszcze ciekawszy, gdyby dodać do niego zamieszczony z kolei w przeglądzie materiał, który jest o COVID-zie, choć w zupełnie inny sposób. I tego, zresztą tego sposobu mi trochę jakby brakuje w mediach. Ja akurat się wczoraj naczytałem jakiejś kretyńskiej zupełnie dyskusji na Facebooku na ten temat, że oczywiście cały COVID i pandemia to jest ściema. No takie klasyczne, prawda, Amerykanie mają Stowarzyszenie Płaskiej Ziemi, a my mamy Stowarzyszenie Kretynów niewierzących w dość ponurą chorobę, w dość ponurą pandemię, choć charakterystyczne jest. Jeżeli ktoś oponował w tej dyskusji, o której mówię na Facebooku, to ci, którzy już wśród swoich znajomych albo bliskich mieli ludzi, którzy przez to zachorowanie przeszli. To bardzo znamienne. Oni wiedzą, co to oznacza, jak potwornie ciężko, nawet jeżeli z sukcesem się przez tę chorobę przechodzi.
że już nie wspomnę, że skądinąd są różne już głosy ekspertów światowych mówiących, że przechodzi i wcale do końca się nie przechodzi. Prawdopodobnie nawet u niektórych osób bezobjawowo przechodzących COVID pozostają znaczne ubytki na zdrowiu, które nie wiadomo czym się skończą na dłuższą metę. Natomiast wracając do przeglądu, otóż są tutaj po prostu zamieszczone relacje chorych na COVID. Jakiś anonimowych ludzi, tak? Barbara ze Śląska, Wiesław z Mazowsza i tak dalej, którzy po prostu takim zwykłym ludzkim językiem opisują, co to było, jak to przechodzili. I to bardzo otwiera wyobraźnię na problem, przed którym stoimy my, stoi cały świat, stoi służba zdrowia, lekarze i wszyscy. Bardzo lubię, gdy w mediach ukazują się takie bloki tematyczne, które pod różnym zupełnie kątem zajmują się takim tematem. No tu niestety trzeba by wziąć dwa pisma, ale jest jeszcze inna rzecz. Otóż w tej samej polityce jest z kolei, co prawda to bardziej jest zapowiedź, bo to jest tekst tylko mówiący, co się stanie za tydzień, ale jest dość obszernie zapowiadający, bo na dwóch stronach. Zapowiada książkę Łukasza Mieszkowskiego, która zresztą do następnego numeru Polityki zostanie dodana. No tam oczywiście będzie drożej, ale łatwiej będzie kupić zapewne. Pod tytułem Największa. Pandemia Hiszpanki u progu niepodległej Polski. I to jest absolutnie pionierska praca mówiąca o tym, jak to wtedy wyglądało w Polsce. Absolutnie pionierska, bo też jest czymś niezwykłym, że nie tylko przez 30 lat III Rzeczypospolitej, chociaż akurat to można było też z powodzeniem w PRL-u zrobić, nikt nie opisał tej skądinąd strasznej choroby, która miała miejsce u progu polskiej niepodległości, no i w ogóle na całym świecie, na finiszu I wojny światowej. To niebywałe. Ja informacji o Hiszpance poszukiwałem, przynajmniej w polskich źródłach, już choćby z tego powodu, że umarła na nią siostra mojego dziadka, bardzo dobrze zapowiadająca się śpiewaczka operowa i taka legenda rodzinna. Osoba wtedy stosunkowo młoda, miała 27 lat. I znajdowałem jedynie jakieś drobniutkie przyczynki. A tu się okazuje, że właśnie Łukasz Mieszkowski, który sam jakby opisuje, o czym to będzie, właśnie pisze i wykonał taką, no, benedyktyńską, zdaje się, pracę, żeby do tych informacji dotrzeć. Ja z pewnością tę politykę następną kupię. Nie o to chodzi, że w niej znajdziemy odpowiedź na pytanie, co zrobić z COVID-em, tylko wydaje mi się, że ona jest trochę w stylu Stulecie chirurgów, czy tego typu książek Thorvaldsena, czyli że jednak opisuje jakieś niezwykle ważne wydarzenie z historii ludzkości, dotyczące mierzenia się z nowymi wyzwaniami, z wyzwaniami w nowoczesności wcześniej nieznanymi. Oczywiście mieliśmy do czynienia ze straszliwymi epidemiami w średniowieczu i później, ale to było w czasach, powiedziałbym, nie medycyny, tylko magii, tak? I zabobonu. Tutaj nie, tu już o roku 1918-19 możemy mówić jednak już jako o współczesności. I otóż ta współczesność, wtedy chyba równie mocno przekonana, jak to człowiek już panuje nad naturą i nad własnym życiem, dostała bolesnego kopa. Jest jakaś analogia z tym, co my teraz przeżywamy. Jest również, myślę, chyba taka analogia, że paradoksalnie w związku z tym część współczesnych ludzi odwraca się od nauki, bo uważa, że jeżeli nauka nie daje nam w tej chwili pełnej odpowiedzi natychmiastowego lekarstwa, to w ogóle jest do kitu i zwraca się ku szamanom, kłamcom, oszustom itd., itd. Bardzo w ciemno tę książkę polecam, ale już sam ten wstęp czy zapowiedź jej jest również bardzo ciekawa. Więc to są te covidowe historie, a pozostając przy polityce z kategorii musisz przeczytać, zdecydowanie bym również zaprotegował rozmowę, którą Agnieszka Krzemińska odbyła z socjolożkami profesor Joanną Mizielińską i doktor Agatą Stasińską o parach LGBT, które mają albo chciałyby mieć dzieci. Tu jest sporo bardzo twardych i konkretnych informacji dotyczących tego. No temat, nie będę tłumaczył, jak jest gorący, a będzie coraz gorętszy.
Na zachętę jeden fragmencik. W tolerancyjnych krajach Zachodu, mówi profesor Mizielińska, rozbudowane i rzetelne badania naukowe prowadzone są od lat 60. To jest na pytanie o tym, czy jak jest z dobrem dzieci w tych związkach. I wynika z tych badań, że dzieci mają się w takich rodzinach świetnie. Stopień rozwoju, identyfikacja z płcią biologiczną i społeczną, wchodzenie w przyszłe relacje są takie same jak u dzieci z rodzin heteroseksualnych. W 2014 roku ukazały się wyniki badań zespołu Simona Croucha z Uniwersytetu w Melbourne z udziałem 500 dzieci z rodzin nieheteroseksualnych, z których wynika, że są one wręcz zdrowsze i mają lepszy niż te z rodzin heteroseksualnych kontakt ze swoimi rodzicami biologicznymi i społecznymi. To na zachętę. Wiedza, myślę, na temat tego, jak rzeczą zwykłą, normalną, a wręcz powiedziałbym pozytywną jest homoseksualizm, jest nam niewątpliwie bardzo potrzebna. Może tyle bredni w internecie i w mediach społecznościowych nie znajdowałbym na temat tego, że nie wolno powiesić gdzieś wielobarwnej flagi. Bardzo też właśnie polecam tym wszystkim niby liberałom, którzy takie banialuki ku dzikiej radości PiSu i Konfederacji zapewne wypisują. Coś jeszcze z gatunku musisz przeczytać? Tak, ciekawa też bardzo, znowu rozmowa, w przeglądzie z doktorem Tomaszem Witkowskim, psychologiem zajmującym się między innymi psychologią kłamstwa, o kłamstwie i strachu jako paliwie polityki. Tu jest bardzo dużo ciekawych obserwacji, ale też to nie jest tak, że naukowiec idzie tak po takiej najprostszej linii oporu i pisze, że jacy ci politycy wyłącznie są wstrętni, bo on trochę jednak to tłumaczy szerszym kontekstem społecznym. No dość powiedzieć, dość przeczytać taki fragment. Pan profesor, pan doktor, przepraszam, Witkowski mówi do Beaty Gierskiej, która z nim rozmawiała, możemy zrobić prosty eksperyment myślowy. Czy pani okłamuje czasami swoje dziecko? Na co dziennikarka odpowiada, jak każdy rodzic, drobne kłamstewka dla dobra dziecka. I na to pan Witkowski. I właśnie mamy gotowy schemat moralnego uzasadnienia wykroczeń przeciwko własnym wartościom. Okłamując swoje dziecko, uważa pani, że nie występuje przeciwko niemu, tylko dla jego dobra. Czyli literalnie to nie jest grzech. Prawdopodobnie, gdy dziecko dowiaduje się o tym, ma jakieś pretensje, ale rozumie, że skłamała pani dla jego dobra. To samo robimy ze swoimi rodzicami, bliskimi, jeżeli uznajemy, że lepiej skłamać dla ich dobra. Oni to wybaczają, bo traktują to jako działanie dla ich dobra, nawet jeżeli nie do końca się z tym zgadzają. Podobnie jest z politykami. Nawet jeśli ktoś odkryje, bo przeczyta rzetelny artykuł, że na Zachodzie przymusowej eutanazji nie ma, pomyśli, i tak lepiej, żebym zagłosował na tego polityka, bo zrobił to dla dobra wszystkich. Wyborca tak sobie uzasadnia kłamstwa polityków. Lubię takie wywiady, które nie są czarno-białe i które pokazują, że nie jest tak, że my jesteśmy wyłącznie po stronie bieli, a inni są po stronie czerni, że to jest dużo, dużo, dużo bardziej skomplikowane. W tymże przeglądzie jeszcze może nie w kategoriach musisz przeczytać, ale możesz, może się doedukujesz. Jest ciekawy artykuł przypominający o bardzo wielkiej postaci współczesnego świata, budzącej ogromne emocje, mającej bardzo wielu zajadłych wrogów, ale no, takiej klasy, że człowiek współczesny, inteligentny nie może nie wiedzieć, a że podejrzewam nieśmiało, że większość z nas nie sięgnęła do źródeł, to przynajmniej dzięki Janowi Szmytowi, który o tym napisał, emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, może sobie przypomnieć o Noamie Chomskim. No, jednym z gigantów współczesnej myśli społecznej, politycznej, choć głównie jest to, jak wiadomo, lingwista. Także tekst godny zainteresowania. I druga rzecz z kategorii, można by dziwnie powiedzieć, że Michałków, chociaż myślę, że to jest całkiem poważny problem.
Nie wiem, czy słyszeliście Państwo, ja mam taką jedną znajomą, ale to jest szersze zjawisko. Są ludzie, którzy nie mają węchu. W ogóle nie mają węchu. Nie jest to takie rzadkie i tu mamy właśnie taki tekst na ten temat. Tekst może, który budzi niedosyt, bo polega w gruncie rzeczy na wypowiedziach kilku czy kilkunastu takich osób przeplatanych cytatami z Wikipedii, tłumaczącymi to zjawisko. Ale to ciekawe. No to właśnie jest takie rzeczy, ja nigdy tego jakoś głębiej nie rozważałem. Przyjąłem do wiadomości, że jedna moja koleżanka tak ma i poszedłem sobie w inną stronę, a może warto czasem wiedzieć, że świat jest dziwny, skomplikowany i w dużym stopniu jeszcze ciągle niezrozumiały dla nas. Acz charakterystyczne jest, że te cytaty z Wikipedii, o czym pisze autorka Anna Książek, wszystkie pochodzą z angielskiej wersji Wikipedii. I sama je przetłumaczyła. Polska wersja Wikipedii w ogóle takich informacji nie podaje. Co też jest jakby informacją samą w sobie. I wreszcie Newsweek z taką tu wyjątkowo pokażę okładkę wyraźniej, bo to taka okładka z kategorii, powiedziałbym, nie wiem, Wiedźmina czy czegoś takiego. Oczywiście o Ordo, jak tu jest napisane, Rusis. No ciekawe, czy nie będzie procesu z tego powodu. Natomiast no, ona jest oczywiście sfingowana. Ci panowie na tej okładce to nie są, oni nie są tak przystojni, jak ci ponurzy panowie zakapturzeni. No nie wiem, mnie to, ja bym wolał, żeby poważne pisma trochę robiły poważniejsze okładki, ale taka poetyka fantazy jakiegoś, może. I oczywiście na ten temat można tekst przeczytać, bo siłą rzeczy tekst z okładki zapowiada taki niby gwóźdź numeru. No jest to, powiedziałbym, gwoździk, nie gwóźdź, bo to jest trochę podsumowanie. Zdecydowanie lepiej przeczytać książkę Klementyny Suchanow, bo chyba w sporym stopniu na jej książce to się opiera i na powtórzeniu czy zebraniu do kupy jeszcze pewnej liczby informacji, które już gdzieś tam w mediach się pokazały. Ale jeżeli ktoś tego tematu nie śledził, to być może tak może nadrobić, bo obawiam się, że nadchodzące lata to będą lata Ordo Rusis właśnie, niestety, więc może warto coś więcej wiedzieć, z czym i z kim mamy do czynienia. Zapowiada się na panowanie tej formacji umysłowej i tej sekty w Polsce. Natomiast zdecydowanie ciekawą rzeczą jest znowu wywiad z Andrzejem Stasiukiem, którego przedstawiać nie trzeba, bo niby nie jest tak, żeby on tu jakieś wypowiadał zupełnie nowe i rewelacyjne rzeczy, różne wątki z jego oceny polskiej rzeczywistości powyborczej gdzieś tam padały, ale Stasiuk to jest Stasiuk, znowu może nie aż kategoria musisz, ale warto, nawet jeżeli czasem się z nim nie zgadzam. Mnie w ogóle irytuje to, że są tacy czytelnicy, którzy lubią tylko te teksty, z którymi się zgadzają w 100%. Bo szczerze powiem, to po co w ogóle czytać? No. Znaczy chyba, że jesteśmy niepewni swoich poglądów i musimy się bezustannie w nich utwierdzać. Otóż mnie interesuje, kiedy ktoś mówi rzeczy z jednej strony takie, że ja mówię, o tak, właśnie, też tak sądziłem, ale z drugiej strony też gdzieś mi wbija jakąś szpilę i powoduje taki dyskomfort intelektualny, że zaraz, on mówi coś, z czym ja się zupełnie nie zgadzam. I wtedy dopiero następuje jakiś proces myślowy, tak? Znaczy ja się wtedy zaczynam zastanawiać, czy na pewno mój pogląd jest niesłuszny, czy ocena jakiegoś zjawiska, człowieka, wydarzenia, czy też może jednak w poglądzie człowieka, z którym został przeprowadzony wywiad w którymś z tygodników, coś jest. No, dopiero wtedy zaczyna istnieć jakiś, powiedziałbym, ferment intelektualny, a nie tylko wtedy, kiedy cały czas się utwierdzamy w tym, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie. Nie ma nic gorszego, niż być przekonanym, że jest się najmądrzejszym na świecie. Jest wreszcie rzecz z gatunku takich, które parę razy też o tym mówiłem. To jest tekst o sklepach objazdowych istniejących w Polsce. I o tyle mam żal, bo to jest taki znowu klasyczny, napisany przez Elżbietę Turlej, tak zwany obrazek, to nie jest żaden reportaż. Czyli gdzieś tam pojechała w jedno miejsce, może w dwa, porozmawiała z pięcioma osobami na krzyż i już jest tekst. No nie, chciałbym mieć wielki, solidny materiał,
zebrany po miesiącu pracy nad tym zjawiskiem, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko. Zaraz troszeczkę o tym powiem i wtedy byłby to jakiś pełny obraz. A tak tutaj mam tylko, powiedziałbym, zajawkę tematu. Ale zajawki też są ważne i ta zajawka zresztą jest bardzo ciekawie sprzedana w takim dodatku o liczbach dotyczących takich sklepów. Otóż w 2018 i 2019 roku w Polsce, uwaga, zamknięto, uwaga, zgadniecie Państwo ile sklepów stacjonarnych? Około 20 tysięcy. Wow. Około 4,6 miliona Polaków nie ma dostępu do stacjonarnego sklepu spożywczego. Wyobrażaliście to sobie? To jest połowa, prawie połowa elektoratów obu uczestników drugiej rundy wyborów prezydenckich. Co piąty z tych Polaków nie korzysta również z internetu, więc nie może sobie kupić przez internet. Zresztą sieć w Bieszczadach czy na jakiejś innej głuchej prowincji i spróbuj coś kupić w internecie. I właśnie w tę niszę wchodzi ten handel mobilny. I to jest oczywiście tak, że to jest o tyle ciekawe zjawisko, czy po pierwsze mówiące o tym, jak my nie znamy Polski. Wiedzieliście Państwo, że prawie 5 milionów Polaków nie ma dostępu do sklepu spożywczego, tak? Nie jubilerskiego, nie z zegarkami po 20 tysięcy złotych, nie z superbielizną damską, tak? Spożywczego. Chleb, masło, cukier, margaryna, olej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, widać po tym, jak nierozpoznana przez nas jest Polska. Jak ją widzimy tylko przez fragment swojego na ogół wielkomiejskiego życia. I mamy takie przekonanie, że to życie gdzie indziej jest też takie same, tylko może w trochę mniejszej skali, tak? Niż w naszych wielkich miastach. Czy też nawet wsiach leżących gdzieś bliżej wielkich centrów. Więc to jest jedna rzecz. Druga. Jakież to jest kapitalne, może być, studium socjologiczne jakiejś istotnej części mieszkańców Polski poprzez na linii kontaktów między klientem takiego sklepu, który przyjeżdża raz, góra, dwa razy w tygodniu do jakiejś bardzo małej miejscowości. No i właśnie mówię, Elżbieta Turley dała mi przedsmak jakiegoś materiału, który powinien się tutaj pokazać, a niestety się nie pokazał. Jest to więc kolejny z dowodów na to, jak wiele jeszcze tygodniki opinii mogłyby zrobić ciekawych rzeczy, gdyby miały na to czas, siły i środki. A przynajmniej te środki w jakimś stopniu zależą od nas, ode mnie, od pana, od pani, od państwa. I tym kończę. Do zobaczenia.